Cześć, tu Sławomir Nowak, nieruchomości, Centrum Finansów i Nieruchomości. Witam wszystkich dzisiaj na ulicy Robotniczej. Stoimy przed budynkiem Robotnicza 200. Może się to spodobać niejednemu amatorowi, który szuka dwupokojowego mieszkania właśnie w takim bloku. Zapraszam do środka. Znajdujemy się w środku. Od razu wita nas nieduży korytarz z miejscem, gdzie możemy sobie powiesić ubrania, złożyć buty. I z tego korytarza od razu na prawo prowadzi nas korytarz do łazienki. Tak wygląda łazienka. W łazience jest wszystko, co potrzeba. Mamy szafkę, mamy miejsce, gdzie można umyć ręce. Jest toaleta i jest wanna z prysznicem. Wszystko schludne, białe. Znajduje się tutaj też piec na gaz. Tutaj mamy ogrzewanie gazowe. Jestem dwufunkcyjnym, który ogrzewa nam zarówno ciepłą wodę, jak i ogrzewa nam mieszkanie. Całe mieszkanie ma 41,4 m kwadratowego. Z przedpokoju, tutaj byliśmy w łazience, z przedpokoju od razu przechodzimy do głównego pokoju z otwartą kuchnią. Gospodarz domu pootwierał wszystkie te przestrzenie, w związku z tym powstała otwarta kuchnia z miejscem jadalnym i z wszystkimi potrzebnymi narzędziami do tego, żeby sobie gotować i przyrządzać posiłki. Znalazło się tutaj też miejsce dla praki. Duży pokój dzielony jest z otwartą kuchnią. Mamy tutaj do dyspozycji dużo przestrzeni. Jest miejsce na telewizor, jest miejsce, gdzie sobie usiąść przed telewizorem. Jest tutaj bardzo dużo światła, ponieważ dostarczają nam go dwa duże okna. To pomieszczenie zostało otwarte. Kuchnia została otwarta, ale równie dobrze można je pozamykać. Można kuchnię zamknąć, można tworzyć kuchnię oddzielną i można sprawić, żeby ten drugi pokój z tym pokojem nie był przechodni, ponieważ z tej strony, tak jak tutaj widzimy, po zamknięciu kuchni można oddzielić korytarz. Te drzwi można przemieścić troszeczkę na lewo, tutaj to zamknąć i wtedy powstaje nam pokój z oddzielnym wejściem. Tutaj powstaje nam korytarz, oddzielny pokój z telewizorem i oddzielna kuchnia. Oczywiście wszystko to zależy od inwencji twórczej przyszłego lokatora tego mieszkania. Obecny lokator wolał otwarte przestrzenie. Przechodzimy do drugiego pokoju, który w tej chwili jest pokojem przechodnim, a tak jak mówiłem, jest przy niewielkiej, przy niewielkim zaangażowaniu prac, można go przerobić na pokój, do którego się wchodzi oddzielnie. Teraz znajdujemy się w mniejszym pokoju. W tej chwili ten pokój jest pokojem dziecięcym, jest dobrze doświetlony, jest tu również okno. Znalazło się tu miejsce na łóżeczko, na szafę. Ten pokój ma coś ponad 10 metrów kwadratowych. Oczywiście można go zaaranżować na każdy inny cel niż pokój dziecięcy, ale jako pokój dziecięcy spełnia on jak najbardziej swoją rolę. Można, tak jak wcześniej już mówiłem, można zamurować te wejście, stworzyć tutaj oddzielne z tej strony i łącząc to z korytarzem można sprawić, że ten pokój nie będzie przechodnim pokojem, tylko będzie pokojem oddzielnym z oddzielnym wejściem. Okolica Robotniczej w tym miejscu jest dobrze znana Elblążaną. Naprzeciwko znajduje się szkoła. Tutaj też niedaleko mamy przecież duży rynek. Blisko jest również do galerii ogrodów i wszelkich sklepów mniejszych czy dużych i miejsc usługowych.